We wtorek 2 kwietnia na cieszyńskim rynku odbyła się 19. akcja krwiodawstwa pod hasłem Zdaj egzamin z życia, która była głównie adresowana do tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego. Organizatorem tego wydarzenia był oddział PCK w Cieszynie przy współpracy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic. 19 lat temu narodził się taki pomysł i staramy się to robić stale. Co roku o tej porze, miesiąc przed maturą, spotkamy się na cieszyńskim rynku, aby dać też ten dowód dojrzałości w postaci oddanej krwi i w jakimś tam stopniu uratowania życia ludzkiego. My się bardzo cieszymy z tego, że młodzi ludzie, którzy ukończyli 18 lat, przychodzą i oddają krew. I ci ludzie w późniejszych latach, kiedy są czy to na studiach, czy pracują, okazuje się, że stają naszymi stałymi dawcami. I z tego się bardzo cieszymy i dzięki temu mamy bardzo, bardzo wielu dawców, że nawet rocznie pobieramy ponad 50 tysięcy litrów krwi. Krew może oddać osoba dorosła od 18 do 65 roku życia, posiadająca dowód osobisty. Badania lekarskie wykonywane są na miejscu i dopiero wówczas zapada decyzja, czy stan zdrowia pozwala danej osobie zostać dawcą krwi. Akcje wyjazdowe cieszą się dużym zainteresowaniem. Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Katowicach organizuje około 150 akcji w miesiącu, a więc jest to prawie 2000 akcji w ciągu roku. My już prawie 30% krwi pobieramy właśnie w czasie takich akcji wyjazdowych. Dlaczego? Dlatego, że my chcemy jak najbliżej dojechać do miejsca zamieszkania naszych dawców po to, żeby czas poświęcony na oddanie, żeby był jak najkrótszy. Dzięki tego typu akcjom zapasy krwi rosną, ale konieczne jest ciągłe ich uzupełnianie. Krew może być przechowywana maksymalnie 42 dni. Nasze regionalne centrum zaopatruje największą liczbę szpitali w Polsce. To jest prawie 140 szpitali. Okręg warszawski ma około 108. Przypomnę tylko, rok 91 były 4 transplantacje szpiku w danym roku, jedyne w Polsce. Tak w tej chwili w Polsce wykonuje się około 1000, natomiast na Śląsku, w ośrodku w Gliwicach, w Katowicach 580. To oznacza, że ponad połowę wszystkich transplantacji szpiku dokonuje się tutaj na Śląsku. Wszyscy pamiętamy, jak często wykonuje się tutaj zabiegi przeszczepu serca, przeszczepu wątroby, a wątroby chirurg nie podejmie się, jeśli nie będzie miał przynajmniej 80 litrów krwi zgromadzonej. Choć jest XXI wiek, to nie ma dzisiaj możliwości zastąpienia krwi, tak? Więc to jest ten najdroższy, najcenniejszy dar i lekarstwo, no właśnie czasem lekarstwo na życie. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic ma na stanie 6 ambulansów spalinowych i 2 elektryczne. Na cieszyński rynek przyjechały 4, ale pozostałe również były w terenie. Wszystkie ambulanse pracują codziennie i świątki, piątki i w każdy dzień tygodnia, dlatego że niektórzy mają taki system pracy, że mogą tylko w sobotę lub w niedzielę oddać. To wtedy my również i u nas stacja jest czynna, Centrum Krwiodawstwa jest również czynne w soboty, a w soboty i w niedzielę wyjeżdżamy również na wiele, wiele akcji. Na cieszyńskim rynku tego dnia można było nie tylko oddać krew. Można zarejestrować się do Banku Dawców Szpiku Kostnego. Natomiast dodatkowe atrakcje to Narodowy Fundusz Zdrowia jest z nami. Można dzisiaj wyrobić kartę ubezpieczenia zdrowotnego, tą kartę europejską. Tutaj na miejscu jest ona drukowana. Jest również z nami Straż Miejska z Cieszyna, która prowadzi znakowanie rowerów. Kolejna na taką skalę akcja już za rok. Tym razem będzie to 20. jubileuszowa. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.